To, co mam do powiedzenia, to jest dla mnie równie ważne, jak dla świata odkrycie Ameryki. Pojawia się jakiś Kolumb, odkrywa, w przekonaniu, że odkrywa nową drogę do Indii, odkrywa coś, odkrywa nowy ląd. I potrzebny jest dopiero ktoś, jakiś Ameryko Vespuccio, który stwierdzi, że to nie są Indie i tam nie mieszkają Indianie, tylko to jest zupełnie nowy ląd i dlatego on się nazywa Ameryka, bo Ameryko Vespuccio to zrozumiał. Czyli nie zawsze odkrycie jest najważniejsze. Czasami ważniejsze jest zrozumienie, jak to działa. I chcę wam powiedzieć, że ja odkryłem coś i chcę, żeby ten filmik został na pamiątkę tego, że to ja to odkryłem. Mimo, że w przeszłości na pewno zostanie to nazwane nazwiskiem jakiegoś naukowca, który to nazwie. Natomiast uwaga, ja odkryłem, że człowiek nie powinien nazywać się homo sapiens. Bo człowiek wcale nie jest człowiekiem rozumnym, tylko człowiek jest człowiekiem stworzeniem hormonalnym. Człowiek się powinien nazywać homo hormonicus. Człowiek jest kierowany nie swoim umysłem, a swoimi hormonami. To hormony kierują człowiekiem. Hormony wpływają na jego samopoczucie. Jego samopoczucie wpływa na to, co on robi. A to, co on robi, wpływa na to, co on myśli. Człowiek myśli, że on to wymyślił, a to nie jest prawda. Człowiek tego nie wymyślił, co robi. Człowiek dorobił do tego teorię swoim myśleniem. Człowiek tylko dorabia teorię do tego, co wyprodukowały jego hormony. Jego hormony człowieka produkują bardzo różne sytuacje. Te hormony, w których jest ogromna ilość i one są wydzielane w bardzo różnych tych wydzielania wewnętrznego. I te hormony wydzielane przez człowieka, przez jego tkanki, wpływają na to, co myśli. Jednym z takich bardzo dobrych przykładów, że jest tak, jak ja mówię, jest tkanka tłuszczowa. Ona wydziela swój własny hormon estrogenowy, estrogenopodobny, estrogen własny wydziela, który wpływa na to, że mózg takiego osobnika myśli przede wszystkim o jedzeniu. I to nie byle czego, ale konkretnie tego, co potrzebuje jego tkanka potłuszczowa. I informuję was, że jeszcze bardziej skomplikowany system hormonów u człowieka powoduje, że on podejmuje decyzje. Wszelkie decyzje, które podejmuje człowiek w swoim życiu, są to decyzje spowodowane działaniem hormonów. Wszelkie. Natomiast człowiek dorabia do tego tylko zasadę, teorię, czemu on podjął taką decyzję, a nie inną. I dotyczy to nie tylko tak małych decyzji, jak jakiego koloru założyć koszulę czy skarpetki. Nie, dotyczy to również najważniejszych decyzji w życiu. I dlatego informuję was. Nie jesteście homo sapiensami, jesteście homo hormonikusami. To znaczy, jeżeli chcesz żyć w miarę szczęśliwie,
to masz zadbać o swoje hormony, a tego nie zrobisz. A wiesz, czemu tego nie zrobisz? Bo hormony tobą rządzą i im zależy, żebyś postępował tak, jak postępujesz i jadł to, co jesz. I dlatego informuję was, kochani, jak spotkacie homo sapiensa, człowieka myślącego, to możecie go rozpoznać przede wszystkim po jego zachowaniu i po jego humorze. Bo homo sapiens jest to człowiek szczęśliwy, czyli homo glik. A niech będzie. Homo szczęściarz. Homo hepicus.